Witam w kolejnym vlogu płytowym sobotni. No i cóż, dzisiaj myślę, że następne zapomniane zespoły, czy zapomnieni w większym stopniu artyści, ale i mniej, może nie tak aż popularni, może nie u nas, nie w Polsce, a w Anglii, wiadomo, tego tam jest masę było, jest wykonawców, więc tam może są bardziej popularni, nie wiem. W każdym bądź razie, dla mnie to są takie, gdzieś tam słyszałem, ale nie słuchałem. Ale mam płyty winylowe tych dwóch artystów na dzisiaj. Magnum. Zespół Magnum z Anglii, hard rock. Proszę bardzo. To jest ich któraś z kolei płyta. Może tak, żeby nie odbijać światła. Wydana w 1988 roku. Wings of Heaven. Zobaczmy do środka, jak to zawsze jest. No, miękka okładka też ma jakieś nadruki szarawe, tło i oczywiście utwory, teksty utworów. Za każdym razem mówię, że płyta jest idealna. No, ta ma pewne ryski, ale gra. Cóż mogę od siebie? Jakie brzmienie mi przypomina? Bon Jovi. Magnum, angielski hard rock. Założona grupa została, o dziwo, w 1972, aczkolwiek ta płyta, chociaż to jest 88, więc już jest taka bardziej okładka nowoczesna, nie jak tak kiedyś robiono takie graficzne, bardziej starawe. I zespół został założony przez Boba Catleya i Tonego Clarkina w Birmingham. Są klawisze jednak i syntezator, więc, ale słuchając, wydaje mi się, że brzmienie bardzo podobne do Bon Jovi, coś w tym stylu, ale wydaje mi się, że tego tam jest mniej. A może po prostu się teraz tak z pamięci operuje, jak słuchałem tej płyty. Istnieje zespół do dzisiaj, aczkolwiek prawdopodobnie był rozpad. Tak. W 1995 był rozpad po występie na żywo w Wolverhampton. I Clark i Catley kontynuowali jako duet Hardrine z nowymi brzmieniami i innymi stylami muzycznymi. W tym samym czasie ukazał się podwójny album The Last Dance, który imponująco dokumentuje ostatnie występy na żywo zespołu Magnum. W 2002 miało miejsce ponowne zjednoczenie zespołu. Wydali studyjny album i w 2004 roku następny album, który ma uderzającą zmianę stylu na melodyjny hard rock, więc te wcześniejsze są hard rockowe, a już późniejsze, bardziej melodyjne, prawdopodobnie związane to jest z rynkiem muzycznym. Wiecie, wszystko już idzie, kręci się wokół streamowania, internetu, pobierania, odsłuchiwania tych wszystkich i jest tego odgrom. Całe oceany. No i trwają do dzisiaj. Tam jedynie tu jest jeszcze wzmianka. W marcu 2014 okazała się następna płyta Escape from the Shadow Garden. Lutym 2016, czyli 2 lata temu, następny album Secret Blood, Boski Lis, coś w tym rodzaju. Blood, Boska Krew, coś w tym rodzaju.
który album wspiął się na 20. miejsce na niemieckich listach przebojów. Mark Stanway opuścił zespół 7 grudnia 2006 roku, zastąpił go klawiszowiec Rick Benton. Więc jeszcze koncertują. Ostatni koncert tutaj jest zarejestrowany w 2016 roku w Anglii. A w 2017 roku. Aha, no to jest o tym Riku, że został jako nowy członek zespołu. No i Wikipedia, oczywiście dyskografia. Jest tego dużo, bardzo dużo. Także zapomniany zespół, może nie taki znany przez wszystkich, a ma na swoim koncie naprawdę dużo, dużo płyt, dużo koncertów. Może bardziej znany jest, tak jak mówiłem wcześniej, w Anglii niż i w części Europy niż na całym świecie. Może nie mieli, może mają, ja nie wiem. Jakiś hit, który się przebił gdzieś tam do telewizji, do radia? Prawdopodobnie tak, ale no nie jestem tak obeznany, może nie jestem takim znawcą, żeby wiedzieć, że Magnum to zespół taki, a taki. Dobrze. Magnum mamy za sobą, więc może posłuchamy jednego utworu przez chwilę, jak brzmią. Kolejny wykonawca, zapomniany, tak mi się wydaje, może nie przez wszystkich, no na pewno nie przez wszystkich, Roy Challenger. Jest tych wykonawców mnóstwo, czarno-biała okładka, proszę zobaczyć. Nie widzę tutaj daty wydania płyty, ale jest to rejestracja koncertu, jak widać pisze in concert, z 1968 roku. Wydawnictwo Ariola Benelux. No i zobaczmy, co Wikipedia nam powie. William Rory Challenger, pochodzący z Irlandii, były irlandzki gitarzysta i piosenkarz, urodzony w 1948 roku w hrabstwie Donegal, zmarł w czerwcu 1995 roku. Muzyczna praca skupiała się na bluesowym rocku i bluesie w różnych stylach. Blues, czyli jeśli ja to tak kojarzę, styl muzyczny wywodzący się ze społeczeństwa robotniczego. Tam chyba najczęściej powstał i najczęściej grywano bluesa. Blues jest bardzo popularny na przykład tam, skąd pochodzę, ze Śląska w Polsce, Górny Śląsk. Blues. Jam grał ostro bluesa przecież z Ryśkiem Rillem. Był bardzo blues. Blues jest po prostu takim fundamentem takich rejonów kopalnianych, hutniczych, stricte robotniczych struktur. No i cóż, tutaj mamy w Wikipedii wczesne lata, w wieku 8 lat Rory zaczął grać na gitarze, w 1963 był członkiem zespołu Fontana Show.
W 66 roku założył z Normanem Demerym bębny Erik Kettingram bas elektryczny Power Trio. I dzięki takiej formacji Challenger dokonał przełomu na brytyjskiej scenie rockowej w londyńskim Marakue Club i legendarnym festiwalu Isle of Wight. Podobno wszystkie kluczowe albumy zostały uwzględnione w tej obsadzie. Więc ten skład się tam jeszcze zmieniał, ale to dało mu jakąś legendę. Od 1970 roku do 1976 Challenger dołączył z nowym zespołem tylko pod nazwą Roy Challenger. Więc no, zmieniał sobie skład, a był frontmanem i jakby powiedzieć solistą, tylko miał swój zespół, ale pod swoim nazwiskiem. No i co tutaj The Times opisywał grę gitarową Challengera w 1973 roku w następujący sposób, taka ciekawostka. Jest jednym z niewielu gitarzystów, których można rozpoznać w ciągu kilku sekund, więc jego styl jest indywidualny. Mówi, że był to zabieg okoliczności związanych z gitarą Stratocasta, torturą, którą posiada przez prawie 10 lat. Resztę oczywiście można poczytać, dam link do Wikipedii o tym wykonawcy i można sobie poczytać, zobaczyć dyskografię. Jest duża też, bardzo duża. I poczytać sobie o historii tego wykonawcy. No i na koniec posłuchajmy troszeczkę utworu Rora Challengera. Jak się podobało? Dzięki za lajki. Trzymajcie się. Zapraszam na następną sobotę. Did you ever 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 did you